Polska Akcja Humanitarna. Co to znaczy humanitarna? To znaczy, że ratujemy życie ludzkie, udzielając takiej pomocy, która ludziom pozwala przetrwać najtrudniejszy okres po katastrofie naturalnej albo po tym, jak zaczynają się konflikty zbrojne. Taka pomoc jest specyficzna. Trzeba tę pomoc dostarczyć szybko, trzeba tę pomoc dostosować do aktualnych potrzeb. I bardzo często Państwo myślicie, że tutaj z Polski trzeba wysyłać transporty. Nie trzeba kupować rzeczy w Polsce, żeby wysłać je do Libii. Można je kupić w Egipcie. Nie trzeba kupować rzeczy, wysyłać rzeczy z Polski, żeby dotarły do Syrii, bo można je kupić w Turcji. W ten sposób ludzie w pomocy humanitarnej otrzymują pomoc, która jest dostosowana do ich potrzeb również w taki sposób, że leki są opisane w odpowiednim języku lokalnym, że odżywki dla dzieci, mleko w proszku, takie produkty, które potrzebują opisu, są im znane lokalnie, ponieważ wcześniej ich używali. Bardzo często jest tak, że właśnie niedaleko miejsca katastrofy czy miejsca, gdzie jest wojna, można takie rzeczy kupić. Dlatego Polska Akcja Humanitarna nie zbiera już darów, tylko zbieramy pieniądze. Dlatego też utworzyliśmy klub Pach SOS. Namawiam Państwa do stania się członkiem tego klubu. W ten sposób możecie wspierać pomoc humanitarną i dać nam szansę na zgromadzenie funduszy, które pozwolą nam szybko zareagować w momencie, kiedy wydarzy się jakaś katastrofa. Wojna w Syrii. Na pomoc dla Syrii w tej chwili potrzebne są duże pieniądze, ponieważ brakuje tam tej pomocy bardzo. Syria jest zrujnowana, ludzie muszą przetrwać zimę, brakuje leków, brakuje żywności. Pomoc do Syrii dociera w bardzo niewielkim stopniu. Ten kraj jest przykładem takiej potrzeby, którą chcielibyśmy zaspokoić jak najprędzej. Dlaczego mówię o Syrii dopiero teraz, skoro tam tak długo trwa wojna? Teraz mamy możliwość wjazdu do Syrii, więc od Państwa również zależy, jak wiele Syrii będziemy mogli pomóc. Dziękuję, Janina Ochojska.